Kaison Ford dołącza do MCU. Rozważany też jest powrót Ironmana. Ciekawe tylko w jakiej formie. Oprócz tego jest dużo problemów, jeżeli chodzi o to, kto zagra w fantastycznej czwórce. Oraz też dowiedzieliśmy się kilku informacji na temat nadchodzącego Tales of the Jedi. Mam nadzieję, że ten wstęp mi w miarę dobrze wyszedł, ponieważ witam Was w pierwszym odcinku newsowym. Myślę, że takie odcinki też są całkiem spoko i będę czas je robił. Także koniecznie zasubskrybujcie kanał, żeby żaden taki odcinek Was nie ominął. I to tyle, przejdźmy do rzeczy. A zaczniemy sobie nie od Tales of the Jedi, ale od innego serialu. W 2024 ma wyjść serial pod tytułem Marvel Zombies. I jak sama nazwa wskazuje, będzie to serial, w którym po prostu bohaterowie Marvela będą zombiakami. W ogóle nie mieliśmy już coś takiego, ponieważ w serialu What If, który opowiadał jakieś tam różne alternatywne historie, był odcinek, w którym właśnie niektóre z postaci Marvela były zombie. Ja pamiętam, że Hulk, Bucky, Osa i czarna Pantera, walczy przeciwko Iron Manowi, Doktorowi Strange'owi i Wandzie. I tam jeszcze wielu innym postaciom. Ogólnie oglądało się to całkiem spoko. Pomimo tego, że ja nie przepadam za horrorami, to to mi się oglądało bardzo dobrze. Tak samo Werewolf by Night też mi się bardzo dobrze oglądało. Ogólnie Marvelowi takie produkcje dobrze wychodzą. Jak będzie z jakością Marvel Zombies? Nie wiemy. Wiemy, że z ilością będzie nie za Ponieważ okazuje się, że będą tylko 4 odcinki Marvel Zombies. I że jest naprawdę strasznie mało. Bo ogólnie jeżeli chodzi o Marvela, to w ich animacjach, a to też będzie serio animowany, to długości od Odcinków zawierają się tak od 30 do 40 minut, więc w najkrótszej możliwej opcji ten serial będzie trwał tylko 120 minut, czyli 2 godziny, a w najlepszej 160 minut, czyli prawie 3 godziny. A na ten przykład, właśnie, What If, o którym mówiłem, ma 9 odcinków, gdzie tam średnio one wychodziły po 35 minut, czyli wychodzi razem z tego szybka matematyka 315 minut, co w przejściu na godziny wychodzi nieco ponad 5. Także mamy 2 godziny kąta 5, co jest jednak zdecydowaną różnicą, ale miejmy nadzieję, że mimo wszystko serial będzie dobry pod względem jakości. Ale no, prędkość tego nie dowiemy, musimy poczekać jeszcze dwa lata. Nie będziemy za to musieli długo czekać na to, czy dobre jakościowo będą odcinki Tales of the Jedi, bo premia już niedługo, ponieważ w tę środę, 26 października. Szybkie przypomnienie: Tales of the Jedi to będzie serial gwiezdnowojenny, który opowie dwie historie. Jedna to będzie historia Asoki, a druga to będzie historia młodego hrabiego Duku. I kiedy wyszedł z ja nie oglądałem, nawet na kanale jest w ogóle reakcja na ten trailer. To naprawdę ja widziałem, że to będzie po prostu mega i nie mogę się tego doczekać. Więc pewnie jak wyjdzie, to ja sobie Siądę, obejrzę i wam coś na kanale opowiem, jak tam serial wyszedł. I niedawno dowiedzieliśmy się, jakie będą tytuły odcinków, i właśnie też długości odcinków. I przelatując po kolei, pierwszy odcinek Życie i Śmierć, 17 minut. Drugi odcinek Sprawiedliwość, 14 minut. Trzeci odcinek Rod Si 13 minut. Czwarty Practice Makes Perfect, czyli tak przetłumaczają Training czy Mistrza, 15 minut. Piąty odcinek Koda, 10 minut. Szósty odcinek Wybory, 14 minut. Razem 83. Czyli będzie to około półtorej godziny. Też strasznie mało tego jest, zwłaszcza, że tu widzicie, żaden odcinek nie przekracza 20 minut. Najkrótszy ma 10, najdłuższy ma 17. I tak ogólnie obracamy się wokół 15 minut. Ale ogólnie po zapowiedziach myślę, że ta seria będzie naprawdę doby. Będzie tam masa ciekawych rzeczy, także nie ma co, po prostu poczekajmy sobie do siody i obejrzymy, zobaczymy. Ale myślę, że się nie zawiedziemy. Ale tak samo jak Marvel Zombies, prędko też nie zobaczymy fantastycznej czwórki, ale ogólnie dzieją się tutaj z nią związane rzeczy, ponieważ nie wiemy zbytnio o tym filmie za dużo, ale w sobie to też nie jest jakiś wielki problem. Bo film ma wyjść dopiero w lutym 2025. Tylko że po internecie krążą różnego rodzaju plotki. A konkretnie chodzi o to, kto ma wystąpić w Fantastycznej Czwórce. Postaram się wam jakoś te wszystkie plotki tutaj pozbierać. Zaczęło się od tego, że 2 września na Twitterze niejakiego Emeta Kennedy'ego, nie mam żadnego pojęcia, co to jest za człowiek, pojawiła się lista 7 aktorów, którzy według niego mają się pojawić w piątej fazie MCU. I na tej liście znajdują się John Boega znany jako Finn z wojen Henry Cavill, który zagrał w Wiedźmina w serialu, oraz Supermana w kilku ostatnich filmach. John Kasiński, czyli pan fantastyczny w Doktorze Strange'u multiversum Szaleństwa. Jodie Comer, nie wiem kompletnie kto to jest, wiem tylko, że zagrała w jakimś filmie Biała Księżniczka i że zagrała Matt Craig w Epizodzie 9. Eee, to jest to bardzo istotne, jak wiemy, ale mniejsza z tym. Giancarlo Esposito, czyli Moff Gideon z Mandalorianina. Denzel Washington, aktor, który ja kojarzę nazwisko, ale kompletnie nie wiem kto to jest. I Daisy Edgar Jones, też nie wiem co to jest za kobieta, nie mam pojęcia. I według tego tweeta już w fazie piątej mieli zagrać oni w różnych filmach lub serialach. Najbliższą okazją do tego, żeby potwierdzić te plotki, był D23, który odbywał się parę dni później, bo ten tweet pojawił się 2 września. A od 9 do 11 września było D23. I już nie myśląc o pozostałych filmach, tylko o samej Fantastycznej Czwórce. Ogólnie nie dostaliśmy wtedy obsady. Dowiedzieliśmy się tylko, że reżyserem zostaje Matt Szakman, wcześniej reżyserował WandaVision. Natomiast jeżeli chodzi o obsadę, to jeszcze nie została wybrana, ponieważ Matt Szakman razem z Kevinem Fidżem dopiero będą ją wybierać i chcą ją wybrać wspólnie. Także no, oni są jeszcze ogólnie w trakcie wybierania. A gdzieś po internecie lata takie zdjęcie, Wam się teraz wyświetli, według którego pierwsza czwórka aktorów z tego tweeta oraz niejaki Seth Rogen, nie mam żadnego pojęcia, co to jest za człowiek, oraz właśnie Matt Schackman zostali wszyscy razem ogłoszeni na D23. Jest to zdecydowanie fake, bo takiego ogłoszenia w ogóle nie było. Tylko jeszcze został ogłoszony nic więcej. Poza tym, jeszcze taka ciekawostka, John Boyega udzielił wywiadu w sierpniu, chyba to było, w którym powiedział, że nie chce wracać do Grizzling Wojen, ani też nie chce iść do Marvela. Ogólnie wolałby się zająć jakimiś mniejszymi filmami. Jakoś tak po prostu jest mu lepiej się w takich produkcjach odnaleźć. Oprócz tego, że niby John Krasiński jest takim pewniakiem, jeżeli chodzi o pana fantastycznego, to jeszcze podobno były rozmowy z Tomem Ellisem, czyli tytułowym Lucyferem z serialu Netflixa. Także mamy naprawdę tego bardzo dużo, bardzo dużo takich plotek, ale takich konkretnych informacji, no tylko o tym, kto jest reżyserem. I chyba też niedawno w zostaje podanie. A kim oni są, nie mam pojęcia. Także spokojnie będziemy sobie czekać dalej na informacje, a jak mówię, mamy czas, bo wychodzi film dopiero w 2025. Za to doczekaliśmy się innej informacji i to bardzo fajnej, ponieważ Harrison Ford dołączył. Do MCU. Nasz ukochany Han Solo i Indiana Jones zastąpi Williama Harta, który zmarł w tym roku w roli generała Ross'a i jest już pewne, że wcieli się w niego w dwóch produkcjach. Będzie to Kapitan Ameryka Nowy Porządek, czyli pierwszy film, gdzie to sam wcieli się w Kapitana Amerykę oraz w filmie Thunderbolt, w filmie gdzie po prostu będzie ekipa przestępców, którzy będą pracować dla rządu, tak jak w Civil War mieli tam pracować Avengersi. Jeżeli chodzi o wybór Harrisona Forda, jak najbardziej uważam, że jest to dobry wybór, mi się podoba, że on się tam pojawi i ogólnie ja go lubię, no bo jestem fanem Gwiezdnych Wojen i uwielbiam go jako Hanna Solo więc fajnie zobaczyć właśnie taki transfer do Marvela. Ogólnie też jeżeli chodzi o na Forda, jeszcze też się coś mówi o tym, że podobno ma się wcielić Red Hulk. A. Tak szybko jak chodzi o Red Hulk, bo to po prostu czerwony Hulk, który w komiksach był właśnie General Ross i miał napięku z naszym właściwym zielonym Hulkiem. MCU jeszcze się nie pojawił, chociaż Mikro mi gdzieś jakiś tam artykuł, że podobno było rozważane, żeby już go wcześniej wprowadzić. Jak wiemy nie stało się to, czy stanie się to później? Może i tak. Wydaje mi się, że z Adim chyba o tym ostatnio rozmawiałem, że fajnie by było, gdyby właśnie Red Hulk pojawił się w Thunderbolts. Czy tak będzie? Okaże się. Czyli już niedługo. Czyli High sobie poradzi. Jak najbardziej uważam, że tak. I zobaczymy to, kiedy wyjdą właśnie te dwa filmy. I na koniec plotka, którą jak tylko zobaczyłem, to od razu powiedziałem nie. Nie ma mowy, żeby to się wydarzyło. Mianowicie, plotka jest taka, że MCU myśli o przywróceniu Ironmana. ja po prostu zaznaczam dość. Znaczy tak, na pewno nie chciałbym, żeby to był Ironman taki, jakiego mieliśmy. Niech to będzie jakaś inna forma. Na przykład, nie wiem, retrospekcja, albo jakaś sztuczna inteligencja, coś takiego. Chociaż najwięcej mówi się o tym, że prawdopodobnie w Secret Wars pojawi się alternatywna wersja Starka. I to jest jeszcze takie do przebolenia, ale i tak uważam, że jest to rzecz, która nie powinna mieć miejsca. Ogólnie mam strasznie duży problem, kiedy jest właśnie tak, że jakiś bohater ginie taką bohaterską śmiecią, a zdecydowanie taką właśnie tak zginął, no bo jednak poświęcił się, żeby pokonać Thanosa. I niestety często się dzieje tak, że potem albo ten bohater wraca, albo ten jego wróg powraca. Najprostszy przykład, powód Palpatina. Mnie to bardzo zdenerwowało, ponieważ odebrało to wagi poświęceniu Anakina Skywalker'a. Jakby pokazuje to, że to, że on się poświęci nie ma żadnego znaczenia, tylko po po prostu utracił swoje życie, bo Palpatine i tak wrócił. Dlatego ja jestem przeciwny, żeby tak powrócił, ale co będzie, zobaczymy. Do Secret Wars zostały 4 lata. A ja nie mogę się doczekać, bo ogólnie jak rozmawiałem sobie z Adi i mi, mi tłumaczył, jak to Secret Wars będzie działać. W sensie o co w tym filmie może chodzić, no to naprawdę zapowiada się świetna produkcja. I to będzie już na tyle w tym odcinku. Także jeżeli Wam się spodobało, stawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, żeby kolejne odcinki was nie ominęły. I napiszcie w komentarzach, jak mi poszło, bo szczerze nie wiem, czy mi dobrze wyszło. Więc chętnie poską waszego zdania, czy było ok, czy nie do końca i widzimy się już niedługo w kolejnych filmach, także trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!